Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Cyberpunk 2077. No to co, chyba już wszystko jasne, ruszamy dalej z fabułą. O, to nam podłogę umył. Tak przed tym jarmarkiem, przed dożynkami? Dziękuję, w samą porę. Nie skacz Takemura. Takemura, jeśli chcesz skoczyć, pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. To nie jest śmieszne. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki na dane od Wakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej, niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę, ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepszy. Zwrócisz czymś ich uwagę, banki po złodzieju. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-samą. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Jest to jakiś plan awaryjny? Poczekaj. Gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez obródek. Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się udać. No to jesteśmy gotowi. Ten plan jest kompletnie popieprzony, ale ciągle tu jestem. Wiem, dziękuję ci za to. Podziękujesz, jak nam się uda. Idź na pozycję. Dobrze. Czekaj na kontakt. Uważaj na siebie. Jestem na pozycji. Platformy właśnie wyruszyły. Pamiętaj, żeby uważać, bo ściągniesz na siebie drony Arasaki. Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszyła. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-samy. No nie ukrywam, że dają radę te dożynki. Podoba mi się ten zamysł. Nie wszystko do tego roku 2077 poszło w złą stronę. Iluminacje, ło! I pomyśleć, że tak niby tutaj oszczędnie muszą podchodzić do życia, jednocześnie na prądzie nie szczędzą. Tego im nie brakuje. Dychotomia mas celebrujących korporacji pod nogi. Nie psuj imprezy, kolego. Chodź, powinniśmy wracać do środka. Daj nacieszyć oczy. Arasaka? Widzi się coś tak pięknego. Zresztą co rozstawiłem? Jeśli ktoś się nam zbliży, zostanie z niego konfetti. Wow, rozstawiłem parę min. No to ładnie, wiem... Jesteś już blisko. Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, zajdę go. Jesteśmy w stanie tędy przejść? Tchórzliwy akt terroru. Najgorsze, że musimy... No, strefa wroga, ale przede wszystkim musimy uważać na wspomniane miny, jeżeli dobrze rozumiem. Dobrze jest podsłuchiwać ich po drodze, jak widać. Bądź... Może jak słychać. No dobra, jak do tego dojść po cichu? Nie wiem, czy możemy strzelać do nich, ale innej opcji nie widzę. Ewentualnie jeszcze kwestia wyłączenia gościa. Wyłączenia, wypalenie synaps? Nie, restart optyki.
Świetnie, co tu jeszcze jest? Ujawnienie interfejsu, wywołaj przeciążenie. Moglibyśmy pewnie gościa... ten restart optyki wydaje się całkiem sensowny. Jak na snajpera. Cisza, to wygaszony płomień. Może trochę grzeczniej. Dobrze, to może tak i tak. Nie no, nie zawinił niczym, że jest snajperem. Ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do windy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Że co, jak mamy zrobić? Może powinniśmy się jeszcze szybko wybrać do tego tam. Pierdolcie się wszyscy! A spoko. Widzę, nie wszystkie impreza się podoba. Do jakiegoś Reaper Doga powinniśmy podejść. Balkon, balkon. Ej, mam coś ważnego. To Oda. Rozmawia z kimś na łączach. Podpinam cię, posłuchamy razem. Powtarzam, zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako same w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Yorinobu? Rób, co do ciebie należy. Kurczę, gorzej jak i Hanako chcą zabić. Tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. No dobra, ale nadal nie wiem, czy z tego balkona jesteśmy w stanie przeskoczyć gdzieś dalej. I tak chciałem mówić, że może trzeba było wybrać się do Reaper Doga. Jedźmy wyżej. Aby zyskać te fajne skoczne nóżki, tak. To jednak podwójny skok, czy dalszy skok, wydaje się, że byłby tutaj wręcz wskazany. I to jest tylko jedno piętro, ile można czekać? To jest drugi snajper, jak rozumiem. Ja wiem, kim był ten drugi. O. Pierdolony Adam Smasher. Czego chcesz? Facet, który cię zabił. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, nam. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Ho, ho! Coś jeszcze do dodania? Johnny? Idziemy do drugiego snajpera. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. No dobra. Coś słabo ten mostek wygląda. Jesteś pewien, że Takemura nie chce cię zabić? No, zrobiłby to chyba na kilka lepszych sposobów. Kurwa, prawie spadłem! Nie zwracaj na siebie uwagi. Łatwo powiedzieć. A nie mówiłem? No nie wiem, czy powinniśmy lecieć dalej tutaj. Dobra, żyję. Widzisz, Johnny, jak to się robi w tym świecie? Gorzej tylko, że ktoś tutaj patrzy się. Nie wiem, czy... Musisz się jakoś opuścić na dół. Tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Czuję, tak by jakiś dron tutaj latał. Trochę słaba, jakby nas zobaczył. O! Co to jest? Zepsuj platformę? Co nam to dało? Psuj! Musimy wyłączyć tego łobuza. O! Dlaczego nie mam żadnych haków na niego? Weź wypalenie synaps? Niech ma. Jak rozumiem, jeszcze o nas nie wiedzą, tak? Leżeć. Za długo się bawiliśmy tymi platformami. Nie wiem, co one nam dokładnie dały. Być może przejście na drugą stronę. A może możemy zrzucić coś na gościa? Zepsuj platformę. Arasaka Corporation wychodzi z tego
otoczenia mocniejsze, a Night City jest... Nie mam zielonego pojęcia, co psujemy. To się dzieje tu i teraz. Ale najważniejsze, że to się dzieje tu i teraz. Wygaszony płomień. No dobra. Mam nadzieję, że nie dostali żadnej informacji o zepsutym bronie. O, o. Ty słuchaj. A tu ktoś jeszcze jest w okolicy. Nie wiem, czy to ten snajper. Nie wiem, czy nie powinniśmy gościowi zrestartować optyki. Może tak. Zakładam, że on co prawda nie będzie stanowił problemu, ale mimo wszystko wolałbym zejść tutaj. A, idziemy spać! Tylko tyle i aż tyle. Przy czym... Jeszcze parę metrów i snajper jest twój. Czekaj, ale czyżby to były te miny, o których wspominał tamten kolega? Rozbrój, zdalna dezaktywacja. Może warto by było wykonać ujawnienie interfejsu w tryb sojusznika? Może nie, ale wiemy na co uważać, tak? Na co zwracać uwagę? Przyjąłem wysokie gniazdo, już sprawdzam obszar. Jak to się mówi? Cel zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. Dokument NDA. Na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszył. W kontakcie. No niestety, liczyłem, że jakoś inaczej to rozwiążemy, ale zobaczmy, czy te komputery nie skrywają czegoś. To znowu Oda. Posłuchaj. Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa. Trzeba ją wtąd ewakuować. Natychmiast. Arasaka potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Słyszałeś? Chyba się połapali. Musimy się śpieszyć. Nie zdziwiłbym się, jakby to był plan. I znowu chcą kolejną osobę zlikwidować z rodzinki. 557A7A. Nie no, zawsze jak możemy jakąś kasę jeszcze z misji wyciągnąć, to czemu by nie? Nie zajmuje dużo, a jesteśmy do przodu, tak? No wiesz jak sytuacja wygląda. Za coś trzeba żyć, panie. Takę sakę. Nie. Ua! Ua! Tryb sojusznik. A weźmy tryb sojusznika i co, będzie na zielono świecić, czy jak? Wygląda na to, że tak. Wygodne. Kogoś jakbym słyszał. Wow! Wow, wow, wow! Tylko... Jak my mamy przemknąć obok niego tak, żeby on nas nie widział? Chyba mam jego główkę. Widzę główkę. Jakby mu wypalić synapsy... Ale to by było. Znaczy wypalić synapsy, zrestartować aptykę. To mamy szansę go jeszcze tu położyć. Ale świnie, tak, trzeba przyznać, że... Zajmę się tym. Paskudnie nam tu stanął na tych schodach. Chwyć go i połóż. Niewiele brakowało. Co tu jeszcze gada? Za ile? A zabezpieczenie dla rodziny? Chodźmy wyżej. Dobra, ogarnę to. Tak, dzięki za pamięć. Co jest? Idziemy. Położę się z kolegą na służbie. No dobrze, idzie całkiem nieźle. Użyj w ogóle, może zamiast wykradania pieniędzy, powinniśmy jeszcze zobaczyć, co tam mają do przeczytania na tym komputerze. 1C1C7A55. O, nie ma tego 55. 1C1C7A.
też nie ma 5-5. 1C. 1C. 7A. A nie, 1C, 1C, 7A. 5-5. 1C, 1C. 7A. No, to skomplikowane, ale może coś z tego wyciągniemy. O kurcze, źle. 1C. Bardzo źle. Nie tak to miało iść. No. Dobra, chociaż jakieś grosze. Przyznam, że trochę nie poszło tak jak chciałem. Ale jeszcze zobaczmy szybko wiadomości. Może coś dostali? Aha. Panie Takesake, zaszyfrowane wieści tu się kręcą niestety. Mówię już o tym, że musimy uważać ewentualne problemy w okolicy. Jak widać, tych tu nie brakuje. Ale spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Trochę dziwię się. Myślę, że to jest ten snajper. Klucz? O, tak, 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 tak. Uzyskano dostęp. No i bardzo dobrze, tylko tego zrzućmy gdzieś tu. Dziwię się, że na przykład tych snajperów nie obstawiają. Można cię porzucić? Porzuć gościa tutaj. Nie obstawiają drony strażnicze, tak? Przecież jakbym był snajperem, to bym tego wymagał. Na zasadzie... No słuchajcie, ja tam przez lunetę będę cały czas zerkał, ale wy weźcie mi plecy. Obstawiajcie. Nie ma min? Nie ma min. O, tu jeszcze coś jest. Wow! Schemat? Czyżby czegoś ciekawszego? Nie obraził... Nie obraziłbym się, tak samo jakbym nie obraził się na pierwszą działającą drabinę. Dokąd dalej? Dostań się do trzeciego snajpera. Okej, to wiemy. Tylko tak, weszliśmy w pomieszczenie techniczne. Jak rozumiem, tu gdzieś górą będziemy musieli kombinować. Nie wiem, czy to jest obszar zabroniony, tak? Żeby... O, już jest. Przydałoby się ujawnienie wrogów w niedalekiej przyszłości. Zobaczymy, skoro winda jest nasza. Dokąd dalej? A nie moglibyśmy po prostu strzelić ze snajperki do snajpera? To by był dopiero plot twist. Jednocześnie jaka satysfakcja snajperska. Co nie zmienia faktu, że idzie póki co całkiem sprawnie i mam nadzieję, że tak już zostanie do końca. Tu nie ma strefy wroga, tak? Już nigdy nie wiadomo. Już jest. Okej, coś chodzi na dole. Tę kładkę patroluje strzelec. Teraz nam to mówisz? Ale jak rozumiem, niżej. Co, jakbyśmy byli w stanie jakoś tam przejść? Nie do końca rozumiem ich zamysł na patrolowanie tej kładki. A, już rozumiem. Czyli mamy jakoś tam zejść. Tylko problem jest taki, jakbyśmy mieli haki, to byśmy go zhakowali tutaj przez... Nie, a jednak nie ma tak dobrze. Nasze haki są blokowane? A to jakby wysadzić? Niestety, nasze haki są blokowane przez szkło. Moglibyśmy... Jak sobie to przynajmniej... Jak się wystraszyłem. Moglibyśmy to jakoś rozwiązać inaczej pewnie. Ale dobra, schodzimy tu. Attenzione. Może jednak pomyśleli. Pilnują pleców swoich kumpli. Oj, ktoś tu chyba dawno nie miał restartu optyki robionego. Nie będziemy mieli dużo czasu. To jest zawsze chwila. Wbić, chwycić, położyć. Co najlepsze, tam jest jeszcze jeden. I dopiero teraz w tych ciemnościach go zobaczyłem. Chcesz wskoczyć do środka? Możemy ci pomóc. No szczęście w nieszczęściu, tak? Weź. Dużo w ogóle takich elementów modyfikacji broni znaleźliśmy. Co cieszy. A, tu nie możemy go wrzucić. No to tym lepiej, że to porzuć. Tym lepiej, że tak to zrobiliśmy, jak zrobiliśmy.
To jest jakaś broń dla nas niebieska. No dobra, mamy jeszcze kogoś, jak rozumiem, nad sobą, to nas nie interesuje. Chyba nas nie interesuje. Nie, jednak interesuje. Tak, mamy drona tam latają. Miałem marynarce. Przyjąłem. Potwierdzam, to wrogi agent. I po kłopocie. Widzę. Bardzo dobrze. Wciąż mamy tu jeden problem. To znaczy? Dane trenerka Arasaki przejęła kontrolę nad wszystkimi sieciami. Musisz się jej pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy. Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, idę po nią. No dobra, przyznam, że sposób załatwienia tego na sam koniec trochę mnie zaskoczył, tak? Ale po prostu źle stanął snajper i tak wyszło jak wyszło. Praktycznie bezszelestnie, tak? Choć nie ukrywam, że trochę inaczej planowałem go załatwić. Tak się rozpędziłem, ale to jest właśnie ten problem, to często mówią w życiu, że jak człowiek już jest na takim etapie, że zakończył pewną rzecz, już rozluźnienie i tak dalej, to najłatwiej obłędy i to się tutaj potwierdza. Wydawało się, że już wszystko jest załatwione. Nie przy tej muzyce. Cele wyłączone. Teraz mi odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Czyli jak to działa? Zrób sobie przerwę. Kurwa! Ło, wariacie! Czekaj! Czekaj! Możemy się... Przecież... Co tu się dzieje? Gdzie on jest? Wypal mu synapsy, wyłącz optykę. Chyba nas zgubił. To dobrze. Nie zgubił nas. Jest tu na mapie. Nie, bo... Chwila spokoju, żeby wiedzieć w ogóle, na czym stoimy. Masz atak wirusowy? No przecież według tego, co mamy tam rozpisane, to on ma jakieś mega życia w tym wszystkim. Co by nie było. My... Nie wierzę, że mamy z nim walczyć, tak? To nie wygląda w ten sposób. Chodź, kolego. To są miny wokół ciebie, co to jest? Kamera przemysłowa. Zupełnie nam... Przyjęcie kamery. Przejmij tego gościa. Naruszenie protokołu? Możemy naruszyć jego protokół, to zawsze będzie niższy koszt. Koszt pamięci. Zmniejsz odporność przeciwników. O, to by było świetne. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-BD. A jeszcze do tego, jak nas stać, to mamy... Nie stać nas. Na E9? Gdzie jest jakieś E9? E9-BD. Zawsze trochę łatwiej będzie go ubić, ale... No przecież to wygląda jakby zupełnie nie nasza bajka, tak, z tym przeciwnikiem była. Restartujcie mu optykę, póki tu nie doleciał, masz granat. Niebezpieczeństwo! Szybko wrócił do siebie. No strzał w głowę i nic. Ty panie, Oda Master Yoda, weź, czekaj. Czemu ta pamięć tak wolno do nas wraca? Zupełnie nie widzę walki z tym wariatem. Kurczę, nie wie o nas. Chyba. Dobra, wie. Co ty robisz? Jak my mamy wygrać ten atak? Kurczę, może też broń smart by była tutaj wskazana. On się leczy? Ej, Yoda, no bez przesady! Najgorzej, że zniknął nam ci z radarów. No i tyle po robocie.
Pokonaj Odę. No świetnie, tylko on zaraz ma 100% życia. Tu jesteś, wariacie. Że też my tych skór modliczki nie mamy jeszcze. Restart optyki, chociaż tyle. No restartuj mu się, optyko. W ostatnim momencie, a może będziemy mogli go... Nie możemy go wziąć od tyłu, niestety. Mogliśmy się schować przed nim na chwilę, ale to by chyba na niewiele się zdało. A masz, będzie, jak będzie próbował podejść pod nas, to granatowa ściana granatów. Chociaż teraz mamy nowe granaty, tak? Wykorzystałem takie, które powinny się przykleić i wybuchnąć tylko jak wróg podejdzie w ich okolice. Trochę to chyba nie działa. Chciałbym rewolwer może. Gdzie on jest? Żeby się znowu na mnie leczył czasem. No przyznam, że ten pistolet jest chyba dużo lepszy. I to był mój błąd, że zaufałem snajperce. Uznałem, że jest najlepsza z broni tu dostępnych na ten moment. O, panie Yoda, to teraz inaczej pogadamy. Przyznam, że w dobrym momencie dostaliśmy tę broń, jeżeli chodzi o naszego tutaj Rivera. Bo daje radę. Wypalenie synaps. No dalej, synapsy, palcie się mu. No co z tym wypaleniem? Mamy go! Mamy! Czekaj, Takemura. Ja... Udało mi się. Nie pytaj, nie pytaj. Nie żyje? Oddycha. Jeszcze. I proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. A tu wasze pieprzone poczucie honoru. No, ale to by mogło postawić nas w złym świetle. Z drugiej strony, ale Johnny... masz dzisiaj trochę szczęścia. Możesz podziękować Takemurze. Prosił nas o coś. To ja tobie dziękuję, Vi. Więc zobacz... O! Dobra, ostatnie pieniądze i lecimy, tak? No, kurczę. To chociaż tyle Takemura dla nas. Kurczę, żałuję, że tej spluwy nie wyciągnąłem od razu, bo ta walka wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale kto mógł wiedzieć, że ona jest aż tak dobra w stosunku do naszej snajperki, która okay, była udało się. Potężna jestem do tej w systemie. Pory. Skończysz! Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. Kikenda to keikoku saretano. Oda tomo renaku ga torenai shi. Nani ka henda wa. Paredo chūshu sureba yowasa o rotei shita to omowareru. Yowasa? Dare no? Anata no? Ore tachi da. Watashi ga sanka shita no wa akumade mo otousama o tsuitou suru tame. Ayatsuri ningyo ni naru tame janai wa. Kono misemono de wa minna ni yakuwari ga aru. Michiko wa monko itte nai zo. Da ga omae ga yuu nara chūshi shite mo ii. Zenbu yame da. Omae no anzen ga daiichi da kara na. Nii-san. Yari oemashou. Arigatou, Hanako. Sekkaku no shikiten da. Yari oe nakereba kui ga nokoru. Takemura, systemy zablokowane. Teraz albo nigdy. Otou-sama. Hanako-sama. Anata wa? O irushi o. Douka hanashi dake demo o kiki kudasai. Saburo-sama wa... Chichi no koto o kuchi ni shinai. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi nitsuite shinjitsu o akasu koto wa... Hanako-sama, burei o hatarakitake arimasen. Shikashi... Uciekaj, Vi! Kurwa, kurwa, kurwa! Zastrzelił ją? Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałeś go przecież trzymać na krótkiej smyczy. Lepiej stąd spierdalaj. No... Dobrze, dobrze, żeś to wymyślił, kolego, ale... To nie tak, takie proste. W sumie to wirusówka może lepiej jakby poszła tu obok, atak wirusowy. Stać? Kurczę, tu z każdej strony są ludzie. Czy to w ogóle się coś psuje? Dobra, to chyba padło. Jak rozumiem, teraz już nie musimy próbować zejść z tego świata po cichu, znaczy z tej platformy może. Tam jest legendarna rzecz jakaś na dole. Tam są ludzie. Tu są zamknięte drzwi.
Ha. Najgorsze, że ten legenda chętnie bym podniósł. Halo, gdzie jesteś? Co jest nie tak z tym pistoletem? Dobra, spróbuję jednak wyminąć tego gościa ze straży. Nic, legenda jeszcze się znajdzie kiedyś. No teoretycznie wie o nas, ale nas już nie ma. Winda? Lecimy. Ulica. Nie chyba tyle, co nas wiedział. V, jesteś bezpieczny? Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwali. Nie ma czasu na wyjaśnienia, musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Zapukaj 4 razy. Pośpiesz się! No... Prawie mnie zadeptali. Pozdrawiamy. W porządku? Pandzie? Siema! Ej, dobra. Nie pchaj się w kadr! Tak się zastanawiałem, czy jakoś zareaguje. Biegniemy. Robimy powtórkę. To przez ten kadr? Wakako, weź już, znikaj stąd. Dzwonił do mnie Sergiej Krasiński. Dobrze. Będziemy z Sergiejem rozmawiać. Wine Street, budynek oznaczony. Zapukaj 4 razy, upewnij się, że nikt cię nie śledzi. 4 razy, rozumiesz? 4 razy pamiętam, nie jestem idiotą. Bierzmy szybko wóz jakiś, znaczy może Skorpion. Cokolwiek, nie wiem co robić, przyznam, że jestem jeszcze w szoku po tej walce, którą mieliśmy. Takemura? Świetnie, lepiej zachować, okej. Lecimy czym prędzej. Popos. No właśnie, nie obraziłbym się na trochę muzyki, tak żeby... 4 razy. Jeszcze ile razy to powtórzę? Bardzo rzadko przyznaję się do czego? Do błędów, ale tym razem zrobię wyjątek. Nie doceniam waszej determinacji. Pamiętaj tylko, żeby trzymać moje nazwisko z dala od tej sprawy. Ja zrobię dla was to samo. O, pięknie. No to widzę, że pani Wakako Wakako Kakao nie wierzyła w to, że możemy przez to wszystko przejść bez wznoszenia żadnego alarmu. No proszę. Ale czuję, że narobiliśmy sobie trochę wrogów w mieście, chociaż jeżeli siostra by uwierzyła w to, co ma do powiedzenia nasz kolega, no to zobaczymy. Jest szansa. Jest szansa też, że to już uratowaliśmy Odę, pozwoli nam tę ścieżkę dalej poprowadzić, no bo jeżeli ten by zginął, to nasze słowa mogłyby stracić na znaczeniu. Z drugiej strony John o coś prosił i tu się pojawia problem. Co powinniśmy zrobić? No ale lecimy. Zgodnie z sumieniem. Być może za moment pożałujemy tego, ale liczę, że jednak warto było go ocalić. Czy po prostu nie dobijać. Niech ma. Bałem się, że cię dopadli. To o co chodzi? Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał! Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Tak. Odmówiła. Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. A możemy poczekać do rana? Hanako-sama. To człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Wybacz, proszę, te fatalne warunki. Nie mieliśmy wyboru. Tak. Już to słyszałam. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. O, chcę złożyć ofertę? Może.
Zresztą ten biochip, kurczę, każda opcja wydaje się ciekawa. Wiem, że trudno w coś takiego uwierzyć. Ale wiem też, że jesteś osobą godną zaufania. Dlatego chcę złożyć ofertę. Ty? Ofertę? Biochip, który twój brat próbował sprzedać Netwatchowi, znajduje się teraz w mojej głowie. Ta technologia uratowała mi życie. Ale teraz mnie zabija. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na moją świadomość. Muszę przerwać ten proces. Wiem, że masz możliwości, żeby mi pomóc. Kanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Kanako-sama? Słyszałeś? Sprawdź to. Pewnie lokalizator. Chciałbym, żeby to były szczury. Mam złe przeczucia. Nie teraz! Zaleci nas! Szlak! Na ziemię, kurwo! Ani kroku! Co z Takemurą? Został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! No dobra, czyli rozumiem, że chyba nasz plan trochę nie wypalił. Uważaj, słyszę ich, są w korytarzu. Mamy coś do wzięcia. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle... O, tam ktoś jakby nas widział. O, a to jest kto? Netrunnerka, jak się domyślam. Przynajmniej tak wygląda. To widzimy wszystkich. Problem polega na tym, że nie wiem, czy mamy jakąś możliwość przejścia w ogóle tutaj. Tak, żeby nas nie zauważyli. Tyle pieniędzy, żeby skraść. Najchętniej ten poszedł w ogóle w zupełnie inną stronę, tak? Jesteś pewien, Johnny, że to jest jedyna droga, która prowadzi nas do raju? Oni są tak blisko siebie, że chętnie też bym im puścił wirusówkę na to wszystko. Dobra, korzystajmy z okazji. Nie wiem. Może nie będzie lepszej, żeby tędy przejść. Mam nadzieję, że jesteś tu sam, kolego. Bo nie mamy czasu na konwenansę. Gdzieś była też ta netrunnerka w tym wszystkim. Ale mam nadzieję, że ona nas nie zobaczy. Najgorzej, że jakoś musimy ominąć tamtych. Znaczy jeden fałszywy ruch. Gdzie nas ktoś widział? Wyrzuć broń, podnieś ręce do góry i wyłaź! Okej. Dobra, na szczęście nasza broń jest z tłumikiem. Więc jakby nie patrzeć... Na wszelki wypadek restart optyki, czy wypalenie synaps, restart optyki. Gdyby chciał się odwrócić, to zawsze dodatkowe zabezpieczenie dla nas. O! Coś... Nawet nie próbuj odpływać, nie teraz. Dalej spierdalamy z miasta! Nie wiem, czy tak miało być. Widzę ciemność. Delmain? Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego.
Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrańcy. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesranę, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak Takemura. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Ani słowa. Mam wiadomość adresowaną do V. No dobra. Podchodź na drzwi. Nie mamy wyboru. Wiem, że ktoś tam jest. Sorry. Wreszcie. To na ścianie. To krew. Ta, odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Ale... Co mamy zaczynać? Chcesz nam biochip wyjąć? To lalka. Albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. O. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. Przykro mi. Naprawdę, to musi być dla ciebie bolesne. Tak bardzo, że nie potrafiłam spojrzeć prawdzie w oczy. Co teraz zrobisz? Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Nie wiem, czy wydać im to wszystko, ale... Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Arasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. O konstruktach wiem tyle, że jeden z nich mnie zabija. Nie wiem, w jaki sposób trafił na biochip i jak można go z niego usunąć. Istnieje tylko jedna możliwość. Soul Killer, a raczej jego nowa, potężniejsza wersja. Musisz go zdobyć. Ja? Przecież to technologia Arasaki. Do której mój brat nie dopuszcza nawet najbliższych współpracowników. W tej kwestii mam związane ręce. To wszystko, co mamy.
Co teraz? Teraz wyślę ci mój prywatny numer. Skontaktuj się ze mną, jeśli uda ci się dowiedzieć czegoś na temat Soul Killera. I tylko wtedy. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzy Arasaki. Tak. Z siepaczami przynajmniej już mieliśmy do czynienia. Ale to... to coś nowego. Cieszę się, że rozumiesz. Właśnie weszliśmy na zajebiście cienki lód. Co nie zmienia faktu, że nieźle się tu namieszało. Choć nie ukrywam, że zastanawia mnie wciąż co z Takemurą. Nie wiem, czy możemy do niego zadzwonić. Ale mam nadzieję, że jakoś przeżył przez to wszystko. Przeszedł i to nie jest tak. Dopóki nie ma ciała, to nie wierzymy, że coś się mogło stać. Bądźmy dobrej myśli, że jeszcze na niego trafimy. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.